skorzystaj ze zwolnienia ze składek ZUS jeszcze w tym roku. Oto najważniejsze informacje, co musisz zrobić. Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS musisz złożyć koniecznie w listopadzie, to znaczy od 1 do 30 listopada. Wniosek będzie dotyczył zwolnienia z opłacania składek w grudniu 2024 roku, czyli dotyczy ostatniego miesiąca tego roku. Jakie są podstawowe warunki? żeby móc skorzystać ze zwolnienia? W październiku była opłacona choć za jeden dzień składka emerytalna, rentowa i wypadkowa z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. W październiku nie zatrudniałaś lub nie zatrudniałeś więcej niż dziewięciu osób, nie licząc właściciela firmy. Twoje przychody w 2022 roku lub w 2023 roku nie przekroczyły dwóch milionów euro. W 2023 roku i w 2024 roku nie wykonywałeś wykonywałaś działalności na rzecz byłego pracodawcy. Wniosek składasz wyłącznie elektronicznie na swoim koncie w PUEZUS. W celu skorzystania z wakacji słodkowych należy złożyć wniosek RWS. Wniosek będzie dostępny od 1 listopada bieżącego roku w PUEZUS. ZUS sprawdzi poprawność złożonych przez Ciebie dokumentów. Jeżeli wniosek będzie miał braki formalne, np. nie ma wszystkich wymaganych informacji albo dokumentów, urząd wezwie Cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędu w wyznaczonym terminie, Twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony, zostaniesz o tym poinformowany, Zarówno przyznaniu zwolnienia, jak i odmowie. Jak rozliczyć składki ZUS, z których przedsiębiorca jest zwolniony? Dopiero wydana decyzja ZUS o zwolnieniu z opłacania składek jest podstawą dla przedsiębiorcy do rozliczenia z uwzględnieniem ich finansowania z budżetu państwa. Przedsiębiorca składa do ZUS komplet dokumentów. Rozliczenie składek za grudzień 2024 roku następuje do 20 stycznia. 2025 roku. Na komplet dokumentów składa się formularz ZUS RCA i ZUS DRA. Oto kody, jakie musisz podać, wypełniając druk ZUS RCA uwzględniający składki finansowane z budżetu państwa. 0514, jeśli opłacasz pełny ZUS. 0574, jeśli opłacasz preferencyjny ZUS. 0594 jeśli opłacasz mały ZUS ZUS RCA ZUS RPA ZUS RSA wysyłasz za pozostałych ubezpieczonych, jeśli rozliczasz składki za inne osoby, na przykład pracowników. Dodatkowo wysyłasz ZUS DRA, uwzględniające składki z utworzonych raportów ZUS RCA i inne wyżej wymienione. Jakie składki podlegają zwolnieniu w ramach ulgi? Własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe, własne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Uwaga! Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. W czasie wakacji składkowych trzeba ją opłacać. Zasady dotyczące wakacji składkowych. Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. To znaczy, jeżeli opłacasz składki ZUS większe niż minimalna podstawa wymiaru, to zwolnienie otrzymasz tylko na wartość minimalnej podstawy. Składki za miesiąc, na które przedsiębiorca uzyska zwolnienie, zostaną opłacone z budżetu państwa. W trakcie zwolnienia przedsiębiorca może prowadzić firmę i uzyskiwać przychody, wystawiać faktury i tym podobne. Wakacje składkowe dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne samego przedsiębiorcy. Nie można uzyskać zwolnienia ze składek, które opłacane są za pracowników, współpracowników i zleceniobiorców. Ulga stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał. O zwolnienie z opłacania składek mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnych. Ważne jest, by wniosek złożyli ze swojego konta płatnika na Puezus, a nie z konta spółki, której są wspólnikami. Zasubskrybuj nasz kanał. 1 listopada opublikujemy film, który pokaże, jak złożyć wniosek w Puezus. Dzięki temu otrzymasz automatyczne powiadomienie o naszej instrukcji. RAX od ponad 35 lat tworzy oprogramowanie dla firm i biur rachunkowych. Sprawdź na rax.pl Dziękuję za uwagę.